Kolejna sesja do VIVY, a ze mną wyrwany między zdjęciami, między ujęciami Przemek Kossakowski. Cześć, dzień dobry. Cześć, witam, dzień dobry. No właśnie, Przemek czy Przemysław? Przemek, jakoś tak mimo wieku bardziej mi leży ta forma z lekkim takim zdrobnieniem, więc spoko, może być Przemek. To w gazecie będziesz myślał jednak Przemysławem, ale obiecuję, że pod materiałem Przemek. W oficjalnych materiałach mogę być Przemysławem. Spotykamy się przy okazji robienia sesji do VIVY, tak jak już wspomniałem, ale rozmawiać będziemy o Down the Road, bo akurat druga seria trafiła do internetu, a już za chwilę pojawi się też w telewizji. To jest fantastyczny program, tylko że druga seria powstawała w okolicznościach trudnych, w okolicznościach pandemii. Wiem, że ona wam pokrzyżowała wiele planów i musieliście choćby przełożyć wyjazd na inny termin niż pierwotnie był planowany, ale czy już podczas realizacji programu miałeś taki moment, że pomyślałeś sobie: nie, to wszystko się nie uda, albo przynajmniej musieliście zmienić jakiś kalendarz waszych aktywności? No rzeczywiście to było trochę na wariackich papierach, na takiej zasadzie, że wiedzieliśmy, że nie jesteśmy w stanie kontrolować tego wszystkiego, że może się wydarzyć coś, co jest zupełnie od nas niezależne i co nam utrudni albo wręcz uniemożliwi zdjęcia. I był taki jeden moment, w którym ja czułem taki ponadnormatywny stres, można powiedzieć, i to wtedy, kiedy wyjechaliśmy z promu na nabrzeżu w Grecji, mieliśmy wszyscy badania w kierunku właśnie COVID-a i mieliśmy jakby takie 24 godziny oczekiwania. I wtedy no, byliśmy totalnie jakby zestresowani, nie tylko ja, ale cała produkcja, bo w momencie jest tam nas grupa około 30 osób. Jeżeli ktokolwiek miałby dodatni wynik, no to w tym momencie wszyscy się zbijamy, jest po zdjęciach, a byliśmy mniej więcej w środku realizacji, więc to... Taki był scenariusz, ja myślałem, że był jakiś wariant awaryjny, na przykład ty masz plusa niestety, to coś innego zrobimy, żeby dokończyć jednak program. Znaczy, bo obawialiśmy się, że każdy kraj ma inny rodzaj procedur i obawialiśmy, że oni mogą po prostu wrzucić nas do jednego worka i zatrzasnąć na jakiejś kwarantannie. Natomiast no, wyczekaliśmy te 24 godziny, dostaliśmy sygnał od służb greckich, że wszystko jest w porządku, odeschnęliśmy i mogliśmy wtedy dalej jakby już się przemieszczać.